Witaj się na kanale Stara Sceptyki z Ameryki. Dziś odcinek będzie przegadany, nie będzie żadnego cięcia, nic, dlatego że dostałem kilka e-maili od ludzi i zacząłem odpisywać im, ale stwierdziłem, że zrobię odcinek, bo musiałem się powtarzać do kilku e-maili, a chodziło o to, że ktoś zaczął nie tak dawno, kilka lat jest w biznesie i żeby powiedzieć tak od podstaw, po prostu jak robić meble na zamówienie, żeby to było tak bezproblemowo, żeby to tak szło i żeby nie było pomyłek. No i zacząłem odpisywać, ale mówię, zrobię odcinek, to będzie to szybciej. Tak mi przynajmniej mi się wydaje. Więc tak, żeby było bezproblemowo, żeby nie było pomyłek, to musi kilka osób sprawdzać siebie nawzajem. Co to znaczy? Nawet jak boss robi rysunki, to ten co tnie powinien przejrzeć plany szafek i przejrzeć te cut list i wyrywkowo sprawdzić, czy tam nie ma po prostu jakichś nieskopanych, nie są pokopane wymiary i że to po prostu będzie garbage in, garbage out i będziecie mieli wywrotkę śmieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiadomo, że to trzeba pociąć. Jakobyście nie mieli czy to piłę, czy CNC, czy CNC, czy cokolwiek, to po prostu trzeba to pociąć. Dlatego potrzeba to, żeby było pocięte dobrze i już, ale żeby było pocięte dobrze i już, to potrzebne są wam, załóżmy, jak tutaj na stole leży rysunki jakieś, to potrzebne wam są rozpiski, jak to ma być, tak zwane pattern, czyli rozrysowane, jak z danej płyty, który element ma być. Ale żeby takie coś można było być zrobione, to trzeba zrobić to albo na piechotę, ręcznie rozrysować. I sam to osobiście robiłem 20 lat temu, jak z płyty wykombinować, żeby wyszło najlepiej. Wiadomo, że teraz minęło 20 lat i że od bardzo dawna, od przynajmniej 15, robię to na programach różnych, ale da się to zrobić ręcznie. I ja robiłem to ręcznie, uwzględniając, w którą stronę, jak trzeba wyciąć, żeby słoje pasowały. Jeżeli się robi oczywiście z płyty, no bo z drewna to jest inna historia i w tej chwili nie mówimy, bo to chodzi tym ludziom na Polskę, pytali mnie o płyty. Więc tak, pierwsza rzecz, jeżeli robicie rysunki, to zrobić czy to odręcznie, czy w programie, zrobić te rysunki zeskalowane, żeby one były w skali. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jesteście pewni, czy to wam wejdzie, czy nie. I jak ja idę na robotę wziąć wymiary, to wiadomo, że muszę wziąć, jeżeli kuchnia jest w C, to od narożnika do narożnika, najważniejsza sprawa, często biorę ten kątownik ze sobą, żeby sprawdzić w narożniku, czy jest kąt ostry, czy jest kąt rozwarty, bo wiadomo, jak jest rozwarty, to te ściany po prostu odchodzą od siebie i wymiar, jak się odsuniemy z szafkami, to będzie większy. Jak one jest ostry, to one się schodzą, więc ja nie muszę wiedzieć na dany moment, jaki tam jest kąt, tylko zaznaczam sobie, że jest ostry albo rozwarty. Jeżeli na środku tej C kuchni jest okno, najważniejsza rzecz, oprócz kątów, od trymu, czyli od casingu, chciałem powiedzieć, ale to nie będzie po polsku casing, od obramówki okna, wziąć dokładny wymiar do narożnika jednego i drugiego, dlatego że wtedy jak zrobicie projekt, to wiecie, czy przy danej rozmiarze wam te szafki wejdą, czy nie wejdą. I ja miałem kilka razy taką sytuację, że na robocie ciąłem szafki i wiem, że to jest po prostu galerii, ból w dupie i że to ręce opadają, ale często było tak, że trzeba było robić i architekt powiedział, na pewno rób z rysunków, będzie dobrze.
Na pewno z rysunków nie było dobrze, bo oni przesunęli o stopę ścianę w którąś stronę i szafki były za duże i trzeba było 30 szafkę ciąć na 24 cale, czyli prawie połowę. Żeby to w miarę wyglądało, na robocie to cięliśmy, bo to było bardzo daleko od domu i szkoda było czasu, żeby to wozić w tej wefty. Także takie rzeczy też się zdarzają, aczkolwiek mówię, lepiej jeżeli przed robieniem mebli, że te ściany już tam są i sprawdzić jeszcze raz te wymiary. Czy ci co kurde, bo przynajmniej jak u nas to są to przeważnie za południowej granicy amerykańskiej ludzie, co nie mówią po angielsku często i tylko mają wzrok tęskniący za rozumem i jak ich coś zapytasz, to okej, okej, a nie mają bladego pojęcia, na jakie pytanie oni powiadają okej. Także to jest tak z mojego doświadczenia. Druga sprawa, jeżeli robicie rysunki, to też żebyście mieli, jak macie możliwość, żeby ten program był zeskalowany, albo żeby te rysunki ręczne były zeskalowane. Tak miałem przypadek kilka lat temu, że poszedłem na robotę, wiadomo, że idzie się wyceniać robotę, to nie jest się jedynym. Jest kilka innych firm, które też to wyceniają. I ja od razu mówiłem, że ja robię rysunki zeskalowane i to, co jest, co jest możliwe, żeby tam weszło, to będzie i po prostu nie ma, że będą jakieś zmiany. I wiadomo, zrobiłem na 3D w trzech wymiarach rysunki i floor plan z elewacjami. No i pojechałem na to spotkanie i ona patrzy i mówi, że no tak, ale tu powinna być jeszcze jedna więcej szafka. Ja mówię, posłuchaj, powiedziałaś mi, gdzie ma być umywalka, gdzie ma być, że po prawej będzie lodówka, gdzie będzie zmywarka i resztę miałem zagospodarować, jak mi pasuje i to jest projekt, który ja zrobiłem. Uważam, że to będzie najbardziej optymalne i najbardziej w użyciu, jak to powiedzieć. No, że najłatwiej będzie to używać. I ona tak patrzy i mówi, że nie, tu jeszcze jedna szafka musi być. Ja mówię, a jak ona ma być, jak ściany mają takie otwarcie i nie da się zmniejszyć, żeby była zmywarka mniejsza, bo to jest standard. Zlew taki i taki już leżał w garażu, nie da się tego zmniejszyć szafki zlewowej, bo po prostu to był największy kupiony, jaki tylko możliwy. Prawie, że do pojenia koni i bydła takich używają w Stanach, gdzie chowają bydło. I także po prostu nie można było. Ona mi ze swojej przepasnej torebeczki wyciąga plik różnych tam rysunków. Między innymi znalazła te rysunki od jakiegoś tam kontraktora i mówi, że a tu im weszło. A ja mówię, a te rysunki nie są w skali. Ale do niej to nie dociera, że one nie są w skali. I tak mi zagotowało, że jej powiedziałem, że to nie jest tak, że z meblami, że jak się popieści, to się zmieści. I jak oni jej powiedzieli, że im się zmieści, to niech im to się mieści i niech idzie z Bogiem i mi dupy nie zawraca. Zagotowała mnie, że trudno było zachować kulturę przy takiej sztuce. Trudem, ale się udało, kazałem im iść z Bogiem, iść wziąć innych kontraktorów, bo powiedziałem, że ja nie mam obligacji pracować dla niej, ale ona nie ma też obligacji, czyli przymusu, żeby mnie wybrać jako wykonawcę. No i myślałem, że historia się zakończy, ale to wiadomo, jak to kontraktorzy lokalni trzymają się razem i się spotyka w różnych miejscach i mój kolega, który robi blaty kamienne, mówi, ty, miałem taką klientkę, że ręce opadają. Trzy razy woziłem blaty i nie mogłem ich zaintalować. A ja wiem, co się stało. No i pytam się, gdzie to jest? On mówi, że tu i tu i tak ma na imię. Ja mówię, a kazałem iść, mówię się bujać jej.
A ja mówię, a co tam się stało? Ona mówi, że on mówi ten, że kontraktorzy, żeby dostać robotę, to dali jej rysunki takie, jak ona chciała, ale nie zeskalowane. No i wszystko się zmieściło, no bo to nie było w skali. Czyli mogli tam napakować, kurde, ile tylko chcieli tych szafek i jakie tylko chcieli. Jak przyszło do montażu, to się okazało, że się nie zmieści jednak. Druga sprawa, oni nie robili, mówili, że robili to na zamówienie, ale praktycznie te szafki przychodziły z Chin, oni na stolarni je montowali tylko, bo one przychodziły w paczkach, montowali i sprzedawali jako swoje. One przychodzą często w milimetrowych rozmiarach i w standardzie. I na amerykański rynek to jest ból w czterech literach, dlatego że ja wiem, że dystanse muszą być pozakładane, zwłaszcza w narożnikach, 2,5 minimum, 3 calowe, bo się nie da drzwiczek otworzyć albo będą obijały się. Ale jak się używa standardowych, a nie robi się pod zamówienie, gdzie pod zamówienie może zrobić co do pół centymetra rozmiar, czy nawet co do milimetra, a jak masz standardowe, to musisz tyle włożyć potem dystansu, taki kawał dechy. Więc ona nie chciała im zapłacić, bo mówiła, że to nie jest to, co ona z nimi rozmawiała. Oni wzięli kupę kasy i zostawili 100 roboto. Także sytuacja była patowa. W końcu jakiegoś tu ubłagała z ulicy od siebie stolarza, czy tam karpentera, i coś tam jej podopasowywał, i że to miało już być tak, jak być. Ale granit jest ciężki. Jak ten mój kolega przyjechał z tymi blatami, żeby zakładać te blaty, to się okazało, że to, co oni tam porobili, to jest za słabe. I jak on wrzuci tę tonę granitu, to jak te szafki siądą, to ten granit pęknie, a jak granit pęknie, to będzie na niego. Więc on powiedział, że on się nie decyduje na taki szajs położyć granitu, bo jak on pęknie, to będzie ona go chciała sądzić, że on źle to położył. Więc przyjeżdżał to 3 razy i w końcu to zamontował, ale mówi, Panie Boże, chroń przed takimi klientami. Ja mówię, bo lepiej jest z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. I wam też powtarzam, jeżeli macie trudnego klienta, do którego nie trafia argumentacja merytoryczna, bo on ma gdzieś tam w swojej głowie nawalone czegoś i że on chce, żeby tak było, no to niech idzie z Bogiem i niech tam szuka miodu. I często znajdzie miód, tyle że to będzie miód z końskiego ucha, jak powtarzał klasyk. Druga sprawa. U nas po pandemii część projektantów, z którymi pracowałem, przeszli na emerytury. Weszli na rynek młodsi. Naoglądali się filmów na YouTubie i ja wiem, że u was była moda, że drzwiczki swoje w poprzek. U nas taka moda była około 15 lat temu, skończyła się jakieś, skończyła się 8 lat temu. No ale te zdjęcia starych mebli, znaczy no nie takich starych, sprzed 10 lat, gdzieś tam w internecie funkcjonują i ci nowi projektanci się naoglądali i taki nowy projektant przyleciał, kurde, do mnie i mówi, żeby mu zrobić z litego drewna ileś tam szafek i żeby one miały swoje w poprzek. Ja mówię, jaka mają mieć grubość te drzwiczki? On mówi tak, no na europejski styl, to żeby miały 18 mm. Ja mówię, z litego drewna czy z forniru? Bo fornir położyć czy płytę w poprzek to nie jest żaden problem. Ale z litym drewnem, no to jeszcze no, on chciał, żeby te dechy były szerokie. I ja się nie podjąłem tej roboty, on był wielce zdziwiony. Ja mówię, odrób lekcję i dowiedz się, jak drewno pracuje i że takich rzeczy z litym drewnem się nie da zrobić. Ja mówię, da się zrobić, ale to będzie na końcu, będzie po prostu disaster. No i w wielkim szoku, póki co to żaden z moich znajomych nie podjął się tej roboty, także a on mówi, że ma bardzo bogatego klienta i że on musi tak zrobić i że to są takie pieniądze, że on po prostu z litego drewna,
Niektórzy myślą, że wszystko można kupić. Nie da się kupić reputacji i nie należy, jak mój dziadek mawiał, są rzeczy, które w życiu warto zrobić, ale są nieopłacalne. A drugie, są rzeczy, które są opłacalne, ale nie warto ich robić. I takim przykładem było, teraz nie jest tajemnicą, że Ameryka jest w recesji i część firm naściągała mebli tak zwanych RTA, czyli Ready to Assemble, czyli w paczkach mebli z Chin. I oferowali nawet mi, że będziesz klientom składał i będziesz sprzedawał jako swoje i na tym dobrze zarobisz. A ja mówię, że nie chcę. Ty głupi chyba jesteś, przecież to na tym jest taka przebitka. Ja mówię, posłuchaj. I co, ja sprzedam takich 5 czy 8 kuchni, reputacja mi potem spadnie na ryj i ja tej reputacji nie odkupię za pieniądze i to nie jest warte tego. I nie wszedłem w to i widzę tu, że parę lokalnych zakładów chyli się ku po prostu wyłóżce, bo taką mają opinię, że tak się skiepścili z wykonaniem, a oni się nie skiepścili, oni po prostu składają chińskie meble jako swoje. I niestety reputacji nie da się kupić, także są takie typówki, rysunki, które właśnie zrobiliśmy. Nie wiem, czy widzicie. Tu są właśnie te paterny, jak to wycinać. Ona, ta kuchnia została zrobiona, także widać, że się odhacza, jak się wycina i potem jak strona jest wycięta, to jest tak to wygląda. Także ustawiam to pod swoją piłę panelowo, jak mi jest łatwiej wycinać, dlatego niektóre mają taki wymiar, znaczy nie wymiar, wymiary to są jakie muszą być, ale w takim miejscu są, że wydawałoby się, no jak to można ciąć. Na formatówce wycięcie czegoś takiego to jest tragedia, natomiast wycięcie na pile panelowej to jest po prostu prosta rzecz, dlatego że pokażę wam. Zaczynamy od tego, jest tak, pierwsze cięcie, drugie cięcie, trzecie cięcie i to zostaje na maszynie. Odwracamy, wycinamy ten element, odwracamy, wycinamy ten element, potem w poprzek ten element i potem to, co było pierwsze, to jest tak, cięcie, 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 cięcie i to na pół jest proste, a na formatówce coś takiego powycinać, to by było nightmare, no ale nieważne. Ważne jest, tu mamy floor plan, najważniejszy jest tak rzut z góry to u nas to się nazywa floor plan, czyli plan podłogi, no i to jest najważniejsze, dlatego że to są wymiary szafki górnej i to są szafki dolnej i one się muszą zgadzać. Tu mamy wycięte narożniki, bo w narożniku tu szły rury i one będą za szafkami. I jeszcze była taka zmiana, że ta szafka miała być duża, ale zdecydowali się, nie tak, na początku szafka miała być duża, potem, że miało nie być w ogóle szafki, że zamontują tu ze stali nierdzewnej okap z wyciągiem. Jak już zrobiliśmy rysunki, to się okazało, że oni jednak chcą mikrofale, a że ci ludzie nie byli upierdliwi, więc mówię, słuchaj, zrobi się szafkę taką, jaka, która idzie nad mikrofale, mikrofala będzie z odciągiem i tu trzeba będzie tylko dodać panel końcowy i będzie to wyglądało dobrze. No i tak żeśmy zrobili i to wyglądało dobrze i także mówię, jak klient jest w porządku, to trzeba mówić na rękę, ale jak klient jest taki, że bez kija nie podchodź, to w ogóle nie podchodzić.
Oczywiście skończyła się karta pamięci i nie dograłem, więc muszę teraz dokręcić. Reasumując, jeżeli macie klienta i czujecie po pierwszych dwóch spotkaniach, że mogą być kłopoty, odpuścić. Jeżeli nie macie programu do robienia rysunków w skali, poświęcić ten czas i zrobić dla siebie te rysunki, przynajmniej floor plan, czyli rzut z góry w skali. Dlatego, że to ułatwi Wam potem i sprawdzenie tego przez kogoś innego i sprawdzenie samych siebie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, nie zaczynać roboty, póki nie macie zaliczki na materiał. Bo jeżeli robota się będzie skasowana z powodu, przynajmniej różny, jak tutaj mój znajomy miał, z powodu śmierci inwestora, zdarza się, to on został z tą robotą, ale pokryty był koszt materiału i on nie jest stratny. Rodzina powiedziała, że oni mają gdzieś, że oni nie będą teraz remontu robić tych mebli, nie będą nowych wstawiać, zrobią taki tam picunek i chcą dom sprzedać. Także tak to też się zdarza, także jeżeli nie macie zaliczki na materiał w ręku, nie że ktoś Wam wysłał czek, poczekajcie aż ten czek do Was dojdzie. Bo inaczej to możecie, to też jest mogą być potencjalne kłopoty. No i ogólnie to używać po prostu zdrowego rozsądku i powinno to grać. I tak jak klasyk i mój dziadek zresztą też powtarzał, że lepiej z mądrym zgubić, jak z głupim znaleźć. Także jak ktoś ma takie odczucia, że klient będzie sprawiał problemy, po co macie się przekonywać, jak te problemy mają być, czy mogą być duże? No po co Wam to? Chyba że jesteście masochistą i lubicie takie jazdy. To w zasadzie chyba tyle. Żeby projekt był smooth, tak gładko, żeby szedł, to przede wszystkim musi się układać współpraca z inwestorem dobrze i nie możecie popełnić błędu przy wycinaniu elementów i błędów konstrukcyjnych, czy błędów no takich jak ten człowiek chciał, żebym ja mu w poprzek słoik zrobił drzwiczki 18 mm i on chciał jeszcze z buku. Ja go Bóg opuścił, że on takie pomysły miał. No ale nieważne. Mam nadzieję, że nie zagadałem Was na śmierć. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka w tą stronę albo w tą stronę, jak tam Wam wygodniej. Miłego dnia Wam życzę. I niech moc będzie z Wami.